kiedy jedni bawią służbę za granicą, inni muszą bawić innych. To nie jest sugestia jakiejś zupełnie nowej mody, którą zamierzam wprowadzić. Jest to po prostu dostosowanie się do sytuacji panującej w studiu. No bo przecież nie można tak, żeby w takim otoczeniu, w takim towarzystwie zbytnio od tego odstawać. Rzecz jest o naszej niedoskonałości. O naszej niedoskonałości jako obserwatorów, bo zamiast patrzeć i widzieć to, co jest istotne, pędzimy gdzieś przed siebie bez sensu i co najwyżej zwracamy uwagę na to, co rzuca się w oczy, co jest wyjątkowe. A jak nazwać wyjątkową rzeczą taki obiekt? Leci maszyna, więc proszę mówić. Uwaga, cisza. Zbyszek Zdanowicz realizuje sondę. Muszę powiedzieć, że trochę mam wyrzuty sumienia, że nie rozmawiamy z realizatorem, z którym, zespół pracował bardzo długo. Jest nieobecny, ale ty też z tym zespołem jesteś mocno związany, bo zacząłeś z nimi. Tak, ja zacząłem realizować sondy, jak jeszcze sondy nie było. Dlatego, bo na początku to było tak. Powstał pomysł, żeby robić program na ten, taki na temat techniczny, ale powierzono realizację tego programu dwóm osobom, Kurkowi i Kamińskiemu, osobno. Naprzemiennie mieli robić. Jeden tydzień, w jednym tygodniu Kurek, w jednym tygodniu Kamiński. Tylko jak oni zaczęli naprzemiennie robić, to później doszli do wniosku, że lepiej jest razem robić. I chyba ich cechy osobowościowe to właśnie na to wpłynęły, że tak było lepiej. I zaczęli robić, powstał tytuł i wszystko zaczęło funkcjonować tak, jak trzeba. Pracowałeś z nimi na początku i pracujesz teraz znów po kilku latach. Tak przerwy. Się złożyło na skutek różnych okoliczności zawodowych. Ale jesteś z tego rad. Tak, było mi bardzo miło, gdy poprosili mnie koledzy, żebym realizował teraz znowu z nimi ten program. Pytam wszystkich o kaprysy kolegów Kurka i Kamińskiego. Znasz ich chyba najdłużej. Czy mógłbyś coś takiego powiedzieć? Ja myślę, że cechą, która ich połączyła, to jest ich piekielny perfekcjonizm. Ten perfekcjonizm, który sprawia... A jest to cecha niecodzienna w telewizji, bo często na skutek na przykład oporności machiny telewizyjnej, na przykład dlatego, że brakuje godzin, brakuje czasu, brakuje sprzętu, większość realizatorów, redaktorów, czy w ogóle tworzących program telewizyjny macha ręką na jakieś szczegóły, na jakieś niedopracowania, bo już nie ma czasu, już nic. A oni we dwójkę, każdy z nich osobno znaczy się, robi te programy tak jakby Najmniejsza przecinek i kropka była bardzo ważna. I rzeczywiście, to daje rezultaty. To daje to również, że zespół, bo przecież to nie tylko oni dwaj, to jest ogromny zespół, który współpracuje z nimi. Nie sposób wymienić nawet, ale to jest chyba kilkadziesiąt osób przy każdym programie. To się udziela. I udziela się do tego stopnia, że w tej chwili praca z sądą jest pewnego rodzaju luksusem. Dlatego, że każdy członek tego ogromnego zespołu stara się pracować też w pewnym stopniu perfekcyjnie, to znaczy bardzo dokładnie. Stara się, żeby to, co on, ten jego wkład był wykonany na tym odcinku też do końca idealnie. I to stwarza niepowtarzalną atmosferę w pracy tej telewizyjnej, która jest bardzo uciążliwa, nerwowa, często dochodzi do spięć. Tutaj nie ma tego. Tu istnieje jakaś pogoda, jakaś kultura, jakaś grzeczność na co dzień, co jak sama wiesz, rzadko się zdarza w programach telewizyjnych, w tych kulisach programów telewizyjnych. Tak, to prawda, że rzadko się tak zdarza, a profesjonalizm i perfekcja to cechy, które mogą być różnie rozumiane i nawet przez nas wewnątrz telewizji też różnie je odczytujemy. Na ogół rozumiemy przez profesjonalizm, umiejętność takiego przygotowania programu i takiego go nagrania, by nie trzeba było stopować, mówiąc naszym językiem, przerywać nagranie, tak by wyglądało ono jak program pokazywany Państwu na żywo. Państwo rozumieją niejednokrotnie ten profesjonalizm być może inaczej. Być może jest to umiejętność używania śmiesznych chwytów, sztuka przebierania się, tej sztuki często korzystają autorzy sondy. Początkowo różne były głosy, różnie przyjmowano te przebieranki autorów, w końcu dziennikarzy popularnego, ale jakże poważnego programu naukowego. Były głosy, że może to jest
cyrk, dlaczego oni się tak przebierają. Były też głosy wręcz negujące umiejętność korzystania z tej sztuki przebierania się. Ja także zastanawiałam się niejednokrotnie, dlaczego oni to w ogóle robią. Myślę, że robią to dlatego, że po prostu to lubią. A lubią dlatego, że jest to część ich pracy dziennikarskiej, dziennikarza telewizyjnego, możliwość przekazania Państwu w sposób jak najbardziej dostępny tematów niejednokrotnie niedostępnych i trudnych. Był gorzej, gdy atmosfera wypełnia się żrącymi parami, duszącym gazem, gdy brakuje tlenu, a płuca palą ogniem. Wtedy nawet kamienie są zbyt słabe. A człowiek? On musi tu nie tylko żyć, musi także pracować. Gdy ręce omdlewają z wysiłku i kark zalewa się potem, gdy nie można głęboko odetchnąć, bo płuca zapieką żarem i nie można otrzeć czoła rękawicą, bo tkanki zwęgli stężony kwas. Był taki czas, gdy człowiek zazdrościł rybom, gdy bał się podwodnej krainy, gdzie wrogiem był mu mrok i olbrzymie ciśnienia. Gdzie co 10 metrów przybywa jedna atmosfera, aż sięgnie fantastycznej wielkości kilku ton na centymetr kwadratowy. A temperatura zatrzyma się kilka stopni powyżej zera. Tu zawsze obowiązywała zasada: im głębiej, tym gorzej. Miliony sześciennych kilometrów ciszy, zimna, ciemności. Nawet ryby wycofały się w górę, ku słońcu. A człowiek? Zrobione z ołowiu, ważą po kilkanaście kilogramów każdy. No i kapelusik też, nie powiem, swoje wazy, jako też i pelerynka. Wszystko razem zrobione ze specjalnych żywic poliestrowych. A w ogóle w ten sposób właśnie człowiek robi to, co jest pewną najpiękniejszą może dziedziną jego działalności. Już nie broni się przeciwko zagrożeniom, jakie powstały na skutek jego własnej zresztą działalności, a po prostu zdobywa.